Przed nami dwa pasjonujące półfinały Ligi Mistrzów: Bayern, Real Madryt i Chelsea, Barcelona. I zwłaszcza w tym pierwszym spotkaniu trudno wskazać faworyta. Ja wiem, że Bayern właśnie stracił szansę na Mistrzostwo Niemiec. Zresztą z trybun oglądałem to na własne oczy, jak przegrywał z Borussią Dortmund, jak bezradny był w meczu z Borussią Dortmund na Signal Iduna Park. Właściwie żadnej akcji Ariena Robbena. Mario Gomez może ma 25 goli w Bundeslidze, no ale w tym meczu nie miał, nie wiem, może 5 kontaktów z piłką, żadnego takiego klarownej szansy na zdobycie gola. Co prawda Arjen Robben nie wykorzystał rzutu karnego, ale Bayern w tym meczu był bezradny. Jak więc miałby dać sobie radę z taką machiną do strzelania goli? Przypomnę, że już 107 w lidze hiszpańskiej, jak Real Madryt. Ale paradoksalnie właśnie to odpadnięcie z walki o Mistrzostwo Niemiec może służyć Bayernowi, może być argumentem za. Zobaczmy, że już nawet w ostatniej kolejce w meczu z Mainz trener Jupp Heynckes dał odpocząć czterem ważnym zawodnikom: Frankowi Ribery, Filipowi Lamowi, który może być kluczowy, jeśli chodzi o powstrzymanie Cristiano Ronaldo, Gustavo Luis, Mario Gomez odpoczywali. To znaczy, że już w tym meczu nie wierzył w walkę o tytuł, robił wszystko, żeby dobrze przygotować drużynę na Real Madryt. Wszystkie siły teraz już tylko w Ligę Mistrzów, bo chociaż Bayern może jeszcze zdobyć Puchar Niemiec, no to umówmy się, no to trofeum, ten, przede wszystkim ten finał na stadionie Allianz Arena w Monachium, no to jest to ten wielki cel Bayernu, to wielkie marzenie, a Real nie ma tego komfortu. Real musiał włożyć wszystkie siły w wymęczone zwycięstwo ze Sportingiem Gijón i nie mówię, broń Boże, że odpuści mecz z Bayernem, ale musi mieć w tyle głowy i będzie miał na pewno, to będzie jak taki miecz Damoklesa wiszący nad piłkarzami José Mourinho, ten sobotni mecz z Barceloną na Camp Nou, El Clasico, który jeśli Real przegra, to ta przewaga nad Barceloną w Primera División spadnie do jednego punktu. No oczywiście po obu stronach, naprawdę jakbyśmy tak mieli porównywać formacje, to wspaniali zawodnicy od bramkarzy poczynając, dwóch chyba najlepszych obecnie na świecie, przy czym będę upierał się, że to tym numerem jeden jest Iker Casillas, no ale Manuel Neuer też znakomity bramkarz, do niego należy przyszłość, przekonywał mnie o tym sam Peter Schmeichel, no jemu akurat tutaj mogę zaufać pod tym względem. Ofensywa, no tu mamy tercet w Realu, Benzema, Higuain, Cristiano Ronaldo, a tu mamy Mario Gomez, jak mówię, 25 goli w Bundeslidze, 4 w jednym meczu Ligi Mistrzów. Co prawda Basel, no umówmy się, to nie jest drużyna klasy Realu Madryt, i te skrzydła Ribery i Frank Ribery i Arjen Robben. Zwłaszcza patrzyłem z góry w Dortmundzie i bardzo mi się podobała ta lewa strona Bayernu, którą powstrzymywał Łukasz Piszczek, nie sam przy pomocy kolegów, bo naprawdę samemu byłoby ciężko. Ribery, Alaba świetnie się rozumieją, świetnie się wymieniają i myślę, że parze Arbeloa, Angel Di Maria mogą przysporzyć sporo kłopotów i myślę, że właśnie tamtędy będzie płynęło zagrożenie. Nie umiem, ale wydaje mi się, że no, mimo wszystko Real zrobił na mnie tak wielkie wrażenie w tym sezonie swoją ofensywną grą. Nie chce mi się wierzyć w porażkę. Myślę, że po świetnym meczu stawiam na jakiś 1-1 remis i wszystko rozstrzygnie się na Santiago Bernabeu. W drugim półfinale oczywiście faworytem jest Barcelona, ale faworytem w dwumeczu, faworytem do awansu do finału. Nie tylko dlatego, że tak twierdzi rzecznik José Mourinho, złośliwie tweetując, że on nie wie, czy Barcelona, że on nie wie, czy Real, czy Bayern zagra w finale, na pewno zagra Barcelona. Oczywiście pije tutaj do sędziów, przypomina pamiętny mecz na Stamford Bridge z udziałem Henninga Berga sprzed dwóch lat. No ale przecież wtedy Henning Berg krzywdził obie strony jednakowo, popełniając błędy, przecież wyrzucił Erika Abidala, przypominam. Dzisiaj inną drużyną jest Chelsea, jest nieco drużyną słabszą, starszą
a w Barcelonie Leo Messi od tego czasu wyrósł, no naprawdę, jedni mówią na najlepszego piłkarza świata, inni wręcz wszechczasów. Dla mnie Barcelona jest faworytem do awansu do finału, ale niekoniecznie do zwycięstwa na Stamford Bridge. Ja tutaj stawiam na remis 1-1, a nawet zastanawiałem się na 2-1 nad Chelsea, która no, pod nowym trenerem Roberto Di Matteo naprawdę spisuje się świetnie. Przede wszystkim widać w nich wiarę, chęć gry i nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj sprawiła niespodziankę. Zastanawiałem się nad 2-1, ale jednak uznałem, że 1-1, czyli ten wynik, nie wiem, czy znów po golu magicznym Andresa i niestety pamiętajmy, że no to jednak jest rewanż. Barcelona, wiedząc, że zagra rewanż na Camp Nou, czasami pozwala sobie na taką mniejszą determinację. No pamiętamy, 0-0 na San Siro z AC Milan i wtedy miałem wrażenie, że Barcelona wcale nie chciała tego meczu wygrać. To znaczy nie ze wszystkich sił chciała ten mecz wygrać. Poza tym potrafi też w Londynie przegrać 1-2 z Arsenalem, ale i tak myślę, że rozstrzygnie to wszystko w rewanżu na Camp Nou. I żeby dopełnić puli, no to przecież czekają nas dwa arcyciekawe mecze w półfinale Ligi Europy. Jeden hiszpański, Atletico Madryt, Valencia. Tutaj nie mam pojęcia, bo po prostu te drużyny tak zaskakują wahaniem formy. Valencia jest w stanie odebrać punkty Realowi Madryt na Santiago Bernabeu, po czym przegrywa 0-4, więc tutaj też postawię 1-1. Natomiast w meczu Sportingu Lizbona, no, który widziałem na żywo przecież na Łazienkowskiej, aż tak mnie wcale nie zachwycał. Przebił się do półfinału, ale w starciu z Athletic Bilbao, Marcelo Bielsy, to jest w ogóle dla mnie faworyt do zwycięstwa w całych rozgrywkach. Bielsa, świetny taktyk, już nie mówię, że mentor i przyjaciel Pepa Guardioli, ale gra Atletico ofensywna bardzo mi się podoba i tu w tym jedynym półfinale z tych czterech, jakie nas czekają w tym tygodniu, stawiam na zwycięstwo gości 1-2 dla Athletic Bilbao i chłopaków Marcelo Bielsa.